Witajcie, kochani. Jak sami widzicie, ostatni czas jest nieco wyciszony dla mnie, ale bardzo bogaty w różnego rodzaju doświadczenia. Tak bardzo mocno we mnie się też przejawia to dostrzeganie tego, jak bardzo te wszystkie obrazki, które są nam fundowane przez różnego rodzaju media, smartfony, tablety, komputery, social media, YouTube i tak dalej, to wszystko są opakowania. I myślę, że to już bardzo głęboko wiecie, że można pięknie kreować się, pięknie inspirować, pięknie wyglądać i tak dalej, a tak naprawdę życie sprowadza się do takiego codziennego pobywania, do codziennego bycia obecnym. I myślę, że to jest dla was bardzo istotne, że tak naprawdę w spojrzeniu sobie w oczy, w obecności, w dotyku, w pomocy, wsparciu, w takim realnym byciu, spotkaniu jest prawda. Bo te wszystkie obrazki, które my teraz sobie fundujemy, nimi się karmimy, coraz piękne słowa, piękna sentencja, jakiś cytat, jakiś obrazek i tak dalej, wszystko jest tak bardzo karmiące tą iluzoryczną perspektywę. Nierealną. Dlatego, że to tylko są takie drogowskazy, ale jak sami widzicie, to jest tak, że każdy z nas spotyka się ze swoim lustrem, z codziennością. I to jest fundament całego życia. A nie bycie w przestrzeni internetowej. Bo co by to było, gdyby nagle internet przestał istnieć? To jest takie niesamowite, jakby wtedy nasza tożsamość wyglądała. A jak budujemy ją sobie na tych elektronicznych mediach, to możemy się czasami obudzić w innym świecie i będzie malutki szok. To jest w ogóle ciekawy temat i myślę, że różne rzeczy, które teraz doświadczam, też będą się przejawiały w tym, co będę nagrywał. Ale tak fajnie zastanowić się, pomyśleć, jak bym mógł żyć bez prądu. Czy jestem w stanie żyć bez prądu? Czy jednak moja praca, moja tożsamość, moje wszystko nagle jest tak bardzo uzależnione od prądu, że nie wyobrażam sobie życia bez prądu. Ja nie mówię, żeby całkowicie się odcinać od tego, ale warto się zastanowić, na ile mój obraz siebie, na ile to, co mnie dokarmia, to, co mnie karmi, jest oparte na przykład na internecie. Czy umie się nakarmić bez internetu? No, to są takie rzeczy, które gdzieś tam sprowadzają się, że łatwiej obejrzeć filmek, posłuchać kogoś, niż poczytać książkę. Albo po prostu posiedzieć w ciszy i posłuchać siebie, bo to do tego się sprowadza. Kochani, tak chciałem nagrać taki bardzo ogólny filmek. Niedługo wrzucę też taką refleksję i będę to rozwijał. Także tutaj różne rzeczy się dzieją w moim życiu i myślę, że będzie to jak zawsze takim wzajemnym przeglądaniem się. Aczkolwiek przeglądaniem się, które tak mocno, bardzo mocno z mojego serca jest w zachęceniu każdego z was do samodzielności. Do tego, że wszystko tak naprawdę wiecie już sobie. Nie ma co tutaj dodawać. Jedynie co to jest takie coś, że my się tak w tym planie niesamowitych spotkań widzimy, dostrzegamy i pod wpływem słów, pod wpływem różnych energii, którymi emanujemy, się inspirujemy. Bez naprawiania, bez zmieniania kogokolwiek. To jest dla mnie takie fundamentalne w tych nowych energiach. Nie ma co kogo zmieniać. Nie ma nic do naprawienia. Bo mam się głęboko uświadomione w sobie, że kiedy pojawia się przyzwolenie, to uwalnia się proces układania, harmonizowania. Wszystko wraca do homeostazy. To my przez swoje chcieństwa zmieniania, chcieństwa osiągania szczęścia, osiągania wyzwolenia, oczyszczenia. Tak naprawdę sobie bruździmy i mącimy tą naszą drogę. Trudno to jest
do pojęcia dla umysłu, bo jak tutaj przyzwolić sobie na życie? Oczywiście łatwo powiedzieć, ale umysł cały czas chce to wszystko układać, chce wszystko dopasować do swojego wzoru, który przyjął w swoim obrazie tego, jak coś powinno wyglądać. I to jest bardzo fajne, żeby to dostrzegać i uruchomić tą mądrość, która jest w nas, że tak naprawdę z przyzwolenia jest wszystko. No dobrze, ci, którzy będą mówić, że nie, że trzeba tutaj coś zmieniać i walczyć o lepsze jutro, no to niech walczą, niech zmieniają. To jest jakby tutaj każdego droga i to jest niesamowite. Szacunek do wszystkiego. Kochani, najlepszego dla was. Trzymajcie się i jesteśmy cały czas w przestrzeni. I bym dodał jeszcze do tego, że zachęcam do kontaktu, do ewentualnych pytań, do ewentualnych sugestii i też do ewentualnych spotkań indywidualnych, online. Także to wszystko się w przestrzeni ładnie budzi, ładnie się przejawia i dzieje. Po prostu dzieje się w swoim tempie. Najlepszego dla was. Hejka.